A dzień dobry, witam Was serdecznie przy makijażu. Dzisiaj dużo go nie nakładać nie będę, bo cera mi się popsuła. Tu wyskoczyło mi jakieś paskudztwo, które próbuję jakoś zakamuflować. A tutaj powiem Wam, wyskoczyło i znikło w przeciągu nocy, ale to niestety nie i boli jak nie wiem. Nie wiem, gdzie patrzeć tak naprawdę. Nie wiem, w którą kamerę mam patrzeć, a już Wam tłumaczę dlaczego. Słuchajcie, w ogóle opowiem Wam historię, to padniecie po prostu, co się wczoraj wydarzyło. Ja się z Wami pożegnałam, humor miałam cudowny przez cały dzień, było w ogóle wszystko fantastycznie. Ja Wam po prostu o tym nie mówiłam, że mieliśmy zamiar podpisać nową umowę. Gdzieś tam wspomniałam w komentarzu jednej z Was, że chciałabym nowy telefon i mam nadzieję, że jeszcze na Vlogmasie zdąży przyjść. No to słuchajcie, przyszedł. To jest mój nowy telefon. Samsung Galaxy S10 Plus, ale dobra, pomijam to. Ja już doskonale wiedziałam, jak on wygląda, jaki będzie i tak dalej. No bo wiadomo, że na niego właśnie liczyłam. Wcześniej miałam Samsung Galaxy S8. Poza tym, że jest o wiele większy tak naprawdę i muszę się przyzwyczaić. No nie wiem naprawdę, gdzie patrzeć. Muszę jeszcze się przyzwyczaić, bo to są, słuchajcie, trzy kamery i tak trochę głupieje. No ale dobra, mam nadzieję, że Wam to przeszkadzać nie będzie. Czemu już nim nagrywam? Właśnie to chciałam powiedzieć. Jeszcze nie mam futerału, a ja po prostu postanowiłam bez tego futerału nie nosić w ogóle tego telefonu. I on będzie dzisiaj cały dzień na statywie. Boję się po prostu. A już Wam mówię dlaczego. Wiecie, że jestem gamoń kompletny i niszczę telefony po prostu o tak. Nieważne, czy ma szkło hartowane, czy jest futerale. No i słuchajcie, wczoraj przyszedł ten telefon. On do nas przyszedł już. Jakoś wieczorem kurier go przywiózł. Ja już skończyłam na pewno Vlogmas. To było jakoś szósta, siódma, coś takiego. Tylko, że wcześniej, kochani, o czym też Wam tutaj nie mówiłam, bo stwierdziłam, że w ogóle nie ma się czym chwalić, ale już teraz mogę, bo już mam czym nagrywać. W ten sam dzień, kiedy przyszedł mi ten telefon, stłukłam mój telefon. Po prostu nie wiem jak, chyba z podniecenia, czy po prostu z niemyślenia pewnie. Kolejny raz wypadł mi z ręki, kiedy futerał był otwarty, kiedy chciałam zadzwonić, po prostu wyleciał mi z ręki na chodnik. No i wiadomo chyba, jak mimo folii powiem Wam, że niestety ryski poszły trzy, nie ogromne, telefon działa i jest wszystko w porządku, ale co już mogę się pochwalić, bo ja wiecie, że mam bardzo złe doświadczenie z Orange, dlatego od nich odeszłam, bo miałam ubezpieczony telefon, najwyższe ubezpieczenie i gówno to dało. I tak mi nie zrobili telefonu, jak mi spadł. Ostatnio spadł mi telefon ten mój Samsung Galaxy, właśnie ten sam, jak w ciąży byłam i T-Mobile, bo teraz jestem w T-Mobile, naprawili mi po prostu od tak. No i przepraszam, bo się zapowietrzyłam. No i teraz też zadzwoniłam wczoraj do T-Mobile i mówię, wiem, że zaraz z Wami będę podpisywać nową umowę, drugą umowę, przedłużać jakby. Na nowy telefon czekam, a tutaj spadł stary i co teraz? No i słuchajcie, oczywiście przyjęli zgłoszenie, 30 dni mają, bo to tak jest, 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Obserwuj Pani tam na Instagram, na mailu, będziemy dawać znać jak i co. Słuchajcie, nie minęły 2 godziny, ja dostaję maila, potem SMS-a, żebym pakowała telefon, bo jutro kurier odbierze, że rozpatrzone pozytywnie maksymalnie 5 dni będą naprawiać telefon, więc wow, po prostu takiej szybkiej reakcji w życiu nie widziałam. I dzisiaj dopiero zaczynam dla Was nagrywać, a jest godzina 11:28, malutką położyłam na drzemkę, synka zaprowadziłam do przedszkola, nawet kalendarza nie nagrałam, a to dlatego, że z jednego telefonu na drugi przesłaliśmy wszystko po prostu, wiecie o co chodzi, bawiliśmy się tym smart switch, żeby przesłać wszystkie dane, żebym na pewno była wszędzie zalogowana. Utraciłam kompletnie mój sklep Miss Sory, myślałam, że się załamie, hasła nie pamiętałam, nie mogłam tego otworzyć, co wpisywałam to było błędne, niewpisane. Ale się w końcu udało, po prostu co dwie głowy to nie jedna i razem z mężem rozkminiliśmy to tak jak trzeba. To jest w ogóle bardzo stara pomadka z Avon, z tej serii Color Trend. Dla mnie to jest w ogóle seria dla nastolatek, a kolor nazywa się Ametyst. Ale jakoś tak dzisiaj potrzebuję większego nawilżenia, a nie czego? A nie matowienia twarzy, to wszystko. Ja dzisiaj, a nie, brwi jeszcze sobie zrobię. Nie będę się nakładała bronzera, nie będę się bawiła w jakieś tam kreski, ani właśnie tak jak mówię, w trwałe pomadki. Brwi sobie, że jeszcze szybko zrobię i to cały mój makijaż. Dzisiaj nie gotuję, miałam gotować, ale nie gotuję, bo krupniku tyle mi wczoraj wyszło, że szkoda mi po prostu zupy, no nie będę jej przecież wylewać. Trzeba oszczędzać, słuchajcie. Nie marnujemy jedzenia, więc dzisiaj jemy zupę. Co najwyżej pomyślałam sobie, że może racuchę dzisiaj zrobię. Takie z jabłkiem, bo mam dużo jabłek, więc to jest fajny pomysł, ale to zobaczymy, czy ktokolwiek będzie chętny. Ale to dopiero jak przyprowadzę Ignasia z przedszkola, zapytam go, czy ma ochotę na racuchę. Jak tak, to zrobię, jak nie, to nie będę się w ogóle męczyć i się w to bawić.
I słuchajcie jeszcze co, więc tak, w tej chwili nagrywam właśnie moim nowym telefonem. Mąż jedzie, jak zamknie sklep około godziny 6, 7, kupić mi właśnie futerał. Musi parę spraw załatwić, przy okazji kupi mi ten właśnie futerał na telefon. Futerał, no tak się to nazywa, nie? To etui, czy jak to tam się mówi. Ja muszę mieć takie z klapką zamykane, takie, które na klapce pokazuje mi godzinę i tak dalej. Po prostu takie samo jak miałam wcześniej, no tylko wiadomo, że tutaj rozmiar już inny. No i tak, mąż już poszedł, spakował telefon. Mam nadzieję, że się nie będę miała problemu z tym nowym telefonem, bo jak na razie wszystko działa tak jak w tamtym, więc nie miałam jakby problemu. O, muszę się czegoś nauczyć. Na razie jest wszystko git. Wszystko w porze. Jak nagrywa, to dopiero zobaczę. Brwi maluję woskiem, słuchajcie, taką kredką. To jest mój hit w ogóle i ulubieniec firmy Belle z Biedronki, kolor blond, ja mam dla blondynek. Uwielbiam, uwielbiam, bo bardzo szybko się robi brwi, dość precyzyjnie, ale też nie jakoś tak za bardzo wyrysowane nie są. No i tak na co dzień jak najbardziej. Ale tylko to paskudztwo tak mnie wkurza, bo to boli, po prostu boli, to jest najgorsze. No ale dobra. Ja dzisiaj jestem taka na luzie, w kucyku, włosy mam wyprostowane, to wtedy lubię chodzić w kucyku. Jutro na paznokcie jedzie moja mama, pojutrze już ja już się upewniłam, w piątek mam paznokcie. W sobotę chciałabym iść do fryzjera, więc zobaczymy, jak to wszystko wypali. Wczoraj, jak ja już się z wami pożegnałam, przyszedł telefon i przyszła choineczka do Ignasia do pokoju i przyszedł wieniec, bo ja zapomniałam, że razem z choinką Ignasia zamawiałam też taki wieniec z tych sztucznych igieł na drzwi, bo ja robiłam w tamtym roku z orzechów, innego roku z bombek. W tym roku zamówiłam taki i postanowiłam opleść go światełkami takimi LED, które są na baterię, gdzieś to tam po prostu zaczepić, zamontować po prostu z kokardą i to tyle. Nie będę tego zdawać, myślałam dzisiaj, żeby pomarańczy przyczepić, żeby coś, ale nie będę się w to bawić, więc tak najzwyczajniej w świecie. A trochę tych światełek znaleźliśmy, tylko tak jak mówię, mamy brak baterii. Chciałabym bardzo na weekend skoczyć właśnie do Niemiec, zrobić zapas baterii, no i w ogóle jakieś słodycze dzieciom podokupować do paczek, bo tam o wiele taniej. Powiem Wam na przykład, że jajko Kinder, takie duże jajko Kinder u nas bodajże kosztuje 19,90, coś takiego. To takie wielkie, big, wiecie o co chodzi. W Niemczech one kosztują, cena standardowa, w Kauflandzie niemieckim tutaj koło nas 2,49, czyli jakieś euro, czyli jakieś 11 zł, więc różnica jest ogromna i nawet żadne promocje u nas nie działają. Tak jak tam normalne, regularne ceny. No i w ogóle mają ogromny wybór tych słodyczy. Ja lubię przed właśnie świętami pojechać i jeszcze trochę wyposażyć dzieci. Dobra, Ignacy się kalendarza nie otworzył, zrozumiał to, ja mu powiedziałam, o Jezu, mamusia zapomniała, słuchaj, spakować ci w to miejsce żołnierzyka, to może wrócić z przedszkola, dobrze. Więc dopiero nagramy kalendarz, jak przyjdzie i jeszcze dokupiłam mu taką bombkę, ja kiedyś taką dostałam od Dorotki, od moich paznokci właśnie, to jest taka bomba, którą się wrzuca do kąpieli, no wiecie, taka musująca po prostu do kąpieli z Douglasa, a że ostatnio byliśmy na zakupach, właśnie do Douglasa weszłam i dokupiłam rodzinie do prezentów. Ignasiowi też wrzucę, bo on uwielbia wszystkie bomby do kąpieli, więc dzisiaj razem z żołnierzykiem dostanie taki mały gratis. No nic, ja kończę, pokażę Wam właśnie, bo ta choinka przyszła i słuchajcie, Ignacy już, mama, chce ubierać. I myślę, kurczę, ja tego nie nagram, potem mówię, kurde, no nie wszystko da się nagrać, nie wszystko można nagrać. Dziecko chce już, usiedliśmy na podłodze, wiązaliśmy sznureczki do cukierków, zaraz Wam pokażę, jak wygląda uroczo jego choineczka. Jeszcze piękniej wieczorem, kiedy lampki się świecą, ale wygląda ślicznie, a wieniec dzisiaj będę przyczepiać na drzwi, więc pewnie będziecie mi w tym towarzyszyć, albo później Wam pokażę po prostu, jak to wygląda. No to tyle, nagadałam się, nagadałam, wiem, prawie cały vlog będzie po prostu gadany. No, w sumie nie mam za dużo do roboty, a tak szczerze ogarnęłam już cały dom, jak mąż mi wszystko przesyłał i bawił się tymi telefonami, no to musiałam się zająć po prostu czymś innym niż nagrywanie. Dobra, kończę, idziemy do Ignacy do pokoju, pokażę Wam tą choineczkę. O, i jesteśmy, tu jeszcze raz jego łóżeczko Wam pokażę, właśnie te trzy podusie sobie wybrał, a tak wygląda jego choineczka, no powiedzcie, że nie urocza, śliczna, jak do Ignasia do pokoju po prostu idealna i to są ulubione cukierki Ignasia, o takie i dokładnie właśnie zielone, one takie są do rzucia trochę i te Michałki, Michaszki, czy jak kto tam woli, o i tak to wygląda. Taka choineczka, jak się świeci wieczorem, też Wam pokażę, to wtedy jest efekt wow, naprawdę piękny jest efekt, jak ona się świeci. No, Ignaś szczęśliwy, świąteczne chusteczki już też stoją, jesteśmy gotowi. Okej, a to Ignaś jest gotowy na święta. Usiadłam na chwilkę i Wam coś pokażę, tak wygląda ten wieniec.
dość spory jest, trzeba go jeszcze ładnie uformować, ale myślę, że taka wstążka ładna, jakaś na przykład czerwona kokarda tutaj i cały oplata światełkami i to w zupełności wystarczy. Fajnie by to wyglądały i pomarańcze, i pierniczki, wszystko można by oczywiście na tym powiesić, ale co roku można coś innego wymyślać, a my w tym roku nie ciągniemy żadnego, ciągnęliśmy zawsze tak łańcuch koło drzwi, no bo niestety elewacji tak naprawdę na domu nie mamy, i znaczy takiej nowej, i nasz dom jest tak naprawdę stary z zewnątrz, nie uważam, że nie ma co ozdabiać, żeby wiecie, go światełkami opleść, jak w Ameryce. Jakby był piękny dom z zewnątrz, to pewnie bym to robiła. A że taki nie jest, to tego nie robimy i tylko na drzwiach zawsze dawaliśmy takie światełka, taki łańcuch ze światełek. Ale w tym roku stwierdziliśmy, że nie będziemy się w ogóle w to bawić. I ja właśnie o drogę oznaczę, gdzie jest wejście do domu takim właśnie wieńcem. Więc to dokupiłam przy okazji kupowania choinki dla Ignasa. Usiadłam tutaj i montuję dla Was film, już ten właśnie, co teraz nagrywam. Ja lubię sobie tak w ogóle wszystko przyspieszyć, bo powiem Wam, że później mi wieczorem łatwiej idzie, a to różnie bywa. Wiecie, niby jest w porządku, niby mam na 100%, że Lucia będzie spała i tak dalej, ale w życiu różnie bywa, jak się jest z dziećmi w domu, różnie może wyjść. Tym bardziej, że mąż dzisiaj jedzie wieczorem, to też nie będę miała pomocy, a jak Lucja mi nie da zrobić tego, po prostu później robię taka padnięta, wiecie, źle powycinam i tak dalej, więc wolę sobie pomalutku, jaki materiał nagram, to po prostu to już edytuję. Jeszcze co Wam chciałam powiedzieć, to właśnie postanowiłam zrobić sałatkę i tam już stoi, tak, jest gotowa sałatka, zjemy sobie razem z Lucją. Ja muszę robić, słuchajcie, wszystko na jednym talerzu, jak zrobię dla niej osobno i dla mnie, to na swoje w ogóle rozrzuca pumbę woła i zaraz go wszystkim chce karmić. A jeżeli ja sobie wezmę większą porcję i po prostu jem, to na cały czas niam, 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 niam i po prostu wcina wszystko. A zrobiłam taką sałatkę, jedną z moich ulubionek, serek feta, a mam taką fetę z koziego akurat mleka, więc taki serek feta, do tego mieszanka sałat, pomidorki koktajlowe, troszkę szyneczki. No i to wszystko. Tak, i to wszystko. I z chlebem żytnim będziemy wcinać. No więc taki pomysł na Łucji. Drugie śniadanie moje pierwsze, mimo godziny 12. Jeszcze nic nie jadłam. Tak po prostu wyszło. I gotuję wodę na jajka, dlatego że ugotuję jajka. Może coś wymyślimy na podwieczorek właśnie z jajkami, bo już dawno nie jadłam. Dawno nie jadłam. Omleta jadłam wczoraj albo przedwczoraj, ale jakoś tak po prostu chęć mam na gotowane jajko. Więc coś sobie też wymyślimy na podwieczorek. No dobra, to tyle. Siadam, montuję i sprawdzam jeszcze tego vlogmasa na dziś, czy jest wszystko w porządku. Muszę tam dodać miniaturkę. No to co, do zobaczenia. Kochani, już jest dość późno, dopiero otwieramy kalendarz. Dzisiaj okienko numer 11. Dziesiątka była, kochanie. Dobra, kochani, to wczoraj było. Tak. Wczoraj była dziesiąteczka, więc dzisiaj 11. Musieliśmy dojść do wniosku, które okienko. Tak, Łucja już jest bardzo zmęczona, więc my szybciutko otwieramy kalendarz i idziemy się kąpać. Tak, daj, mamusia przeczyta. 11, dzięki. Uwaga, uwaga. Polacy, Niemcy czy Rosjanie, każdy z nich ważne ma zadanie. Każdy silny, władczy, zdolny, już gotowi są do wojny. Więc odpocząć też potrzeba. No i zjeść kawałek chleba. Kochani, przyszła pora na mój kalendarz. Ignaś oczywiście standardowo mi tutaj pomaga, więc Ignasiu, szukamy numeru 12. Pokaż, 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 czy dobrze. Nie, to jest 21. Dobrze, że powiedziałam. Odwrotna kolejność, 12 jest. Jest. Ale małe dzisiaj takie. No, wczoraj było wielkie i gumki były, więc ja już się nie nastawiam. Światło miałam okropne, więc postanowiłam przyjść do kuchni. Słuchajcie, mamy tutaj szampon do włosów z aloe vera, do normalnego typu włosów, bez silikonów, z firmy Balea, więc firma Balea raczej do drogich firm nie należy, no ale jestem bardzo ciekawa. Jakiś taki inny, takiego nie widziałam ani w większej pojemności, nie znam, nie znam kompletnie, więc przetestuję, podejrzewam, że jutro będzie odżywka, skoro tak. No dobra, no były dwa droższe szampony i dwie droższe odżywki, więc teraz czas na Balea. W końcu to jest ich rodzima DM-owska firma. Dobra, nie przedłużam, lecę na trening, a do Was się już odzywam przed prysznicem. O proszę, tak się prezentuje wieczorem wieniec na drzwiach. Myślę, że wygląda całkiem fajnie. Ogromna czerwona taka złota kokarda i tylko światełka. No i jakby w tym jest cały urok. Tak się prezentuje, a pokażę Wam, jak prezentuje się w dzień, ale to już jutro.
Hej, 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 ja już po treningu. Ledwo żywa, dzisiaj było Mission Beach Body. To jest naprawdę bardzo intensywny, krótki, intensywny trening. I powiem Wam, że w tej chwili lecę do mamy zadzwonić, bo do mnie się dobijała w czasie treningu. I widzimy się już po mojej kąpieli, bo no jeszcze się przyjdę do Was z Wami pożegnać, więc do później, pa! Wyglądam co najmniej dziwnie, mam na sobie, powiem Wam, taką maseczkę z Bielendy, Botanik Formuła, taką fajną, przecież zmarszczkową maseczkę, super działa i chrypę mam też ogromną, to tak dodatkowo, reklamówka z Denkiem, która dalej stoi i wanienkę Łucji za mną i przepiękny stary ręcznik, bo szkoda mi nowego, farbowałam odrosty właśnie. No i powiem Wam, że ostatnio farbę na odrostach trzymam tylko 15 minut, co 3 tygodnie tak farbuję, dla mnie to jest najlepsza metoda w ogóle, te farby właśnie takie, gdzie sobie sama mieszam i nie w pudełku, tylko właśnie duży oksydant i farbę kupuję, wszystko z firmy Matrix. Zresztą macie w opisie, maseczkę też Wam podlinkuję, bo jest warta grzechu, jest fenomenalna. I to tyle kochani, ja już kończę, lecę czytać synkowi bajkę i montować tego vlogmasa na jutro. Wytrzymajcie się cieplutko. No i co, do zobaczenia już jutro. Pa!